Witam, Szymon Tkaczyk. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Mariano Siarkowska. Dzień Witam dobry. serdecznie, Mariano. Dzień dobry. Mieszkanka Legnicy, ale Ukrainka. Ukrainka od urodzenia. Od urodzenia. Niewątpliwie. Powiedz mi, od kiedy mieszkasz w Polsce, w Legnicy, kiedy przyjechaliście? Jak byłam malutka, ale w sumie tak bardziej na stałe, od zerówki, od podstawówki. I jakie, tak już zostałam. Jakie były wrażenia Twoje, jeśli chodzi o pobyt w Polsce? Na początku było na pewno ciężko. Na początku też nie wszyscy wiedzieli, że jestem z Ukrainy. Właściwie nikt nie wiedział. Ale z czasem, kiedy poszłam do ukraińskiego gimnazjum i później do 4. liceum w Legnicy, też ukraińskiego, już się poczułam jak w domu. Zdecydowanie jak w domu i wszystko dzięki naszej ukraińskiej szkole. No i teraz wiemy, że i ja tak patrzę, nawet co robiłaś w czasach młodzieńczych. No i tutaj pojawiło nam się, gdzie wpisałem twoje dane, pojawiło mi się Miss Lubina. Oj, to było kiedyś, bardzo kiedyś. Miałam 15 lat, byłam Miss Nastolatek Lubina i Miss Publiczności Lubina, ale to już stare czasy, fajna przygoda i tylko przygoda. Czyli nie wiążesz przyszłości ze światem mody? No, absolutnie nie. No, jesteś w trakcie studiów dziennikarskich. Dokładnie. Kierunek? Dziennikarstwo muzyczne. Muzyczne. I wiemy o tym, że nasz region jest bardzo przyjazny, jeśli chodzi o mieszkańców z Ukrainy, o ludzi z Ukrainy. Jak właśnie wiemy, ze szkołą ukraińską dużo. Sama orientujesz się, ile osób w samej Legnicy jest z Ukrainy, czy nawet z krajów po prostu wschodnich? Coraz więcej osób z Ukrainy przyjeżdża na pewno do Polski, dlatego że inne granice nie są aż tak otwarte jak nasza na nich. W tamtym roku wyjechało z Ukrainy 2,5 miliona osób. Także jest ich coraz więcej, no i przede wszystkim też są nasi Ukraińcy Łemkowie polscy, którzy są tutaj od zawsze i bardzo fajnie, że są. Od akcji Wisła. Od akcji Wisła, dokładnie. No to wiemy o tym, jak mówisz, 2,5 miliona ludzi z Ukrainy. Tylko że mamy teraz tą sytuację i aferę tych uchodźców, gdzie naprawdę jest afera nagłośniona na całą Europę, gdzie mamy przyjąć tylu uchodźców. Tylko że w czasie, gdzie wielka afera na Majdanie na Ukrainie miała miejsce, sami uchodźcy z Ukrainy, dajmy na to, nie było takiego boom, żeby każdy kraj Europy przyjmował tych ludzi i ludzie też tak bardziej uciekali w stronę chyba Rosji i w stronę bezpieczniejszych miejsc na Ukrainie. Właśnie dlaczego Ukraińcy potrafili sobie jakoś z tym poradzić i dali radę, a no niestety uchodźcy teraz nam chcą tutaj zasypać nam Europę? Zacznijmy od tego, że Ukraińcy byli zawsze silnym narodem. Od zawsze i myślę, że to będzie na zawsze i my sobie zawsze poradzimy. A za uchodźcami stoi Unia Europejska, a że Polska jest w Unii Europejskiej, to myślę, że no raczej mniej się to da przeskoczyć na pewno. No ale sami zauważamy mniejsze zło, bo jak mówię, przyjazny region dla ludzi z Ukrainy, a niezbyt przyjazne nastawienie w stosunku do uchodźców. I teraz pytanie, bo wiemy, że zajmujesz się pomocą dla ludzi z Ukrainy, czyli pomagasz na przykład w przyjeździe do Polski, w pozyskaniu pracy i założenia nawet rodziny, czy po prostu mieszkania tutaj w bezpiecznym kraju? Znaczy, w założeniu rodziny nie pomagam, ale w osiedleniu się rodziny na pewno pomagam. Pomagam w znalezieniu im pracy. Chciałabym, żeby po prostu mieli lepiej, dlatego że u nas naprawdę jest bardzo ciężko i nie da się zarobić na chleb, który jest bardzo drogi, zresztą tak jak inne rzeczy zwykłe, po prostu codziennego użytku. No, gdzie przebywałem ostatnio na Ukrainie w tamtym roku, w październiku, no nawet zauważając na zwykłych bazarach, moi drodzy Państwo, kurtka kosztowała około 800 hryweń, to jest na polskie 200 zł. Ale to nieważne ile to jest, ważne, że kiedy się zarabia 1500 hryweń, a kurtka kosztuje 800, a kilogram mięsa 90, to naprawdę jest bardzo. No ale nawet przeliczenie kurtki na bazarze za 200 zł, no to u nas no, tak, już są tańsze, tak, tańsze kwoty i nawet. I to już w sklepie. Tak. I dokładnie. U nich to jest 800 zł, tak? No. Jak oni przy tym zarabiają 1500, to jest dla nich jak 800 zł, bo u nas takie płace, no nie ukrywajmy, czy kto pracuje w galeriach, czy w jakichś sklepach spożywczych, no taką, takie pieniądze, taką wypłatę otrzymuje. Otrzymuję i dlatego tutaj nawiązując może do tej kurtki i może do tego mięsa. Nie każdy ma nową kurtkę co roku, nie każdy ma nową kurtkę nawet co 3 lata i nie każdy ma codziennie mięso na stole, niestety.
I powiedz mi, właśnie ty zajmujesz się pomocą ludziom z Ukrainy, którzy mają ciężką sytuację. Nie są to ludzie, którzy za wszelką cenę też chcą wyjechać z Ukrainy ze względu na sytuację, jaka się tam dzieje, tylko po prostu, żeby dać dobry byt, jak mówimy, rodzinie, tak? Tak. Przeważnie są to pary małżeńskie, ale tak naprawdę najwięcej jest mężczyzn. Mężczyźni, żeby pomóc swoim rodzinom, swoim żonom, dzieciom, przyjeżdżają tutaj, pracują na magazynach, pracują też jako osoby sprzątające, osoby na produkcji, naprawdę różne osoby. Tylko, żeby cokolwiek zarobić i żeby móc dać na to jedzenie dla swojej rodziny. To jest podobna sytuacja, jak my Polacy wyjeżdżamy na przykład do Niemiec. Też za chlebem. Tak, też za chlebem, aczkolwiek myślę, że w Polsce tak czy siak się łatwiej żyje, będąc nawet w Polsce na tej najniższej krajowej, na pewno lepiej niż u nas na Ukrainie. No i dochodzimy do tego tematu właśnie sytuacji, która się dzieje na Ukrainie, bo kiedyś rozmawialiśmy nawet prywatnie i sama powiedziałaś mi w naszej rozmowie, że media nie podają wszystkiego, co dzieje się na Ukrainie. Każdy myśli, że miejscowość tutaj bardziej bliżej nas, czyli bliżej granicy polskiej, jest bezpieczniej. No jest na pewno trochę bezpieczniej, ale też jak rozmawialiśmy, nie jest tak kolorowo, jak mówi się u nas w kraju. No oczywiście, że nie jest kolorowo. Przede wszystkim bardzo dużo ludzi z Rosji, ludzi tych, którzy tam walczą na Donbasie, którzy są po prostu złymi ludźmi, przyjeżdża do nas tutaj, do Lwowa, bliżej Polski, do Żytomierza, do Rowna i robią po prostu różne dziwne rzeczy. Chodzą, rozbijają szyby, napadają na ludzi, kradną. Po prostu tak jak na Donbasie, tylko chcieliby to, by to przenieść na całą Ukrainę, ale na szczęście jeszcze tutaj jest wszystko wstrzymane. Jeszcze się nic tak poważnego nie dzieje, jak na wschodzie Ukrainy. To jeszcze właśnie dojdźmy do tego tematu wschodu właśnie Ukrainy. Czy bardziej, bo już sama mieszkasz w Polsce, sama oglądasz serwisy informacyjne, już nie ma takiej mocnej nagonki na to, co się tam dzieje? No nie ma nagonki. Czyli... Nie ma nagonki. Wszyscy się chyba już po prostu przyzwyczaili, że tak jest, że jest ta korupcja, że Putin robi swoje, nasz prezydent Poroszenko też robi swoje. No i na razie, na tę chwilę, tak to będzie wyglądało niestety jeszcze długo, według mnie. I cała sytuacja wschodu tutaj wynika na cały kraj, tak? Bo cały kraj jest jakby tak w paraliżu. Oczywiście, że tak. Cały kraj jest w paraliżu i przede wszystkim na wojnę nie idą dzieci prezydentów ani polityków. One są chronione, oni mają dalej miliony, oni mają co jeść, oni mają w co się ubrać i jest im na pewno ciepło zimą. Na wojnę idą zwykli ludzie. I giną. I bardzo dużo osób, które przyjeżdżają do Polski, uciekają po prostu przed śmiercią, przed wojną. No ale teraz nawet moje takie tutaj odczucia bycia na Ukrainie, w Iwano-Frankowsku, były takie, że ci ludzie właśnie, jak mówisz, przyzwyczaili się do tego i próbują normalnie żyć. Normalnie żyć, normalnie chodzić na zakupy, do pracy. Wiemy też, że większość firm pomału się zamyka, tak? Firmy tak. Europejskie, które mają swoje akcje i po prostu swoje jakieś regiony, w których prowadzą swoją działalność na Ukrainie, się zamykają. Dokładnie, zamykają się i starają się poprzyjeżdżać tutaj, poprzenosić na zachód bardziej do Polski. A tak jak, wiesz, powiedział mi jeden pracownik, mówi, ja nie chcę tam wracać, ja mam tam mieszkanie, mam tam samochód, ale to jest nic nie warte. Wolę zostać tutaj i nie ryzykować tego, że zabiorą mnie na front i zginę i zostawię rodzinę. Czyli ta obawa dalej jest i dalej ta Oczywiście, ucieczka. Ta obawa dalej jest i kto już tutaj przyjeżdża, chciałby na pewno mieć tą kartę tymczasowego pobytu, żeby nie móc się wracać, żeby nie musiał mieć takiej potrzeby, żeby się tam po prostu wracać. Czyli pomagasz też w otrzymaniu takich kart, pomagasz w jakimś załatwieniu i pomocy, gdzie mają się udać Ukraińcy? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bardzo chciałabym przede wszystkim pomóc tym ludziom. A myślę, że to wróci na pewno. Ja dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem była Mariana Siarakowska, mieszkanka Legnicy, Wrocławia i Ukrainka. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.